Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj obecnych. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. I cieszę się, że pomimo stosunkowo wczesnej pory, bo to jest godzina, kiedy właściwie wielu kończy pracę albo ledwo skończyło, zdecydowaliście się poświęcić jeszcze trochę swojego czasu odpoczynku na to, żeby posłuchać o pewnych sprawach, które z pewnością są ważne, są na czasie i które myślę, że bardzo mogą przysłużyć się temu, jak odnaleźć się we współczesnym świecie. Jak tutaj zapowiedział Pan na samym początku, pracuję na co dzień w Poznaniu i tam jako kapłan, pracując w duszpasterstwie, także ze studentami, bardzo często spotykam się z różnego rodzaju pytaniami i od młodych ludzi, i od trochę starszych, jak mają się odnaleźć we współczesnym świecie, który proponuje bardzo wiele mód. Nie wszystkie są dobre, nie wszystkie będą nam służyć, szczególnie naszemu zbawieniu. I tak ostatnio bardzo często pojawiały się pytania odnośnie tatuaży. Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy wolno się tatuować, jeśli tak, to co można sobie tatuować i tak dalej. To, co tutaj będę mówił, będzie próbą zebrania w jeden wykład doświadczeń z kilku dziedzin. Przede wszystkim z teologii, czyli z tego, co wiemy na temat nauczania Kościoła dotyczącego tych spraw, o których będziemy tutaj mówić. Będziemy starali się wejść w taki aspekt duchowy tego zagadnienia. Ponadto chciałbym tutaj włączyć jeszcze wiedzę związaną z moimi poprzednimi studiami kulturoznawstwem. Kiedy podjąłem te studia zaraz po maturze, na pewnym etapie bardzo interesowało mnie właśnie to, w jaki sposób praktykowano różnego rodzaju ryty, rytuały magiczne, szczególnie w kulturach pierwotnych, te pierwotne formy okultyzmu i tak dalej. Także temat tatuaży bardzo często już wtedy pojawił się na moich studiach. No i będę chciał też trochę tutaj przekazać wiedzy takiej już stricte współczesnej, szczególnie z dziedziny medycyny. A więc z tych kilku poziomów chciałbym omówić zagadnienie tatuaży i będzie też oczywiście okazja do tego, żebyśmy mogli później zadawać sobie pytania. Mi się zdawało, że wcześniej na próbie było troszkę ciemniej na sali i było wyraźniej widać te obrazki. Mi się zdaje, że to chyba... Właśnie. Tak, tak, już trochę więcej widzimy. Więc przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na pewne zmiany, które nastąpiły we współczesnym świecie. Mianowicie kiedyś, w niedalekiej przeszłości, tatuaże były związane jednak z pewnego rodzaju półświadkiem, czyli z przestępcami, narkomanami, z członkami niektórych sekt, szczególnie satanistycznych, różnego rodzaju subkultur. I przeważnie taka osoba, która decydowała się na tatuaż, chciała zademonstrować swoją odmienność, inność, ale właśnie w takim negatywnym znaczeniu. Chciała po prostu powiedzieć, jestem kimś złym, należy się mnie bać, wybieram w swoim życiu zło. I tak to się przez długie lata kojarzyło. Jednak dziś nie można powiedzieć, że tatuaż, czy osoba, która nosi tatuaż, należy do półświadka. Wręcz przeciwnie, często są to osoby dobrze sytuowane, bardzo bogate. To są aktorzy, gwiazdy rocka, sportowcy, tak zwani celebryci. Przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych ankietę w 1997 roku i wynikało z niej, że przynajmniej jeden tatuaż posiadało przeszło 35% wszystkich graczy amerykańskiej ligi koszykarskiej NBA, między innymi Michael Jordan czy Shaquille O'Neal. I zwróćmy uwagę, że to były osoby, które z pewnością funkcjonowały jako pewien rodzaj wzoru, szczególnie dla młodego pokolenia. Niemalże 60-70% młodych ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo przecież ta liga jest znana na całym świecie, chciała być tak jak ich idole i upodobnić się do nich, nie tylko poprzez trenowanie koszykówki, ale sposób ich bycia, zachowywania się i tak dalej. I w pewnym momencie noszenie
tatuażu okazało się być nawet pewnym rodzajem wyznacznika statusu społecznego, że kimś jestem, coś oznaczam. Co więcej, kiedy popatrzeć na karierę niektórych gwiazd i spróbować popatrzeć na tych, którzy są zdecydowanie na topie, to zauważymy, że praktycznie wszyscy z nich mają tatuaże. Wręcz możemy powiedzieć, że prześcigają się w tym, kto ma większą ilość tatuaży i coraz bardziej oryginalne, wymyślne. W 2006 roku, czyli zwróćmy uwagę, już dość dawno temu, okazało się, że regularnie tatuuje się ponad 40% mieszkańców Stanów Zjednoczonych w wieku od 18 do 40 roku życia. Myślę, że dzisiaj te cyfry są znacznie większe. I co więcej, udało się przekonać przemysł produkujący rozrywkę także dla dzieci, że tatuaże, które, jak powiedziałem, w przeszłości jednak dotyczyły świata całkowicie odrębnego od doświadczenia dziecka, może znaleźć się w kręgu zainteresowania dziecka, choćby właśnie w ten sposób, że wypuszczono jeden z modeli lalki Barbie, który był bardzo mocno związany z tatuażem, czyli właśnie słynna lalka Barbie z tatuażami. A więc tutaj mamy wpływ współczesnego świata, właśnie tego najbardziej popularnego, związanego ze światem celebrytów. Oni mają bez wątpienia największy wpływ na to, co robią współcześni ludzie, co robią młodzi ludzie, w jaki sposób chcą ich naśladować. Mamy jeszcze innego rodzaju formy, w cudzysłowie, promocji tatuaży. Będę później tłumaczył, czy właściwe, czy niewłaściwe, i bez wątpienia takim bardzo głośnym głosem była opinia papieża Franciszka, kiedy na rozpoczęcie synodu z młodzieżą zadano mu pytanie, bodajże to zrobił nawet chyba jakiś dziennikarz, czy młodzi ludzie powinni, czy katolicy powinni nosić tatuaże, czy mają jakiekolwiek znaczenie. I papież wtedy odpowiedział, że nie należy się ich lękać, ale też nie można przesadzać. Stwierdził, że wskazują one na naszą tożsamość. No, można by powiedzieć, czego szukasz, do czego należysz. No właśnie, do czego należysz, do kogo należysz. No, do kogo to jeszcze sobie powiemy. Ale to jest jedna z takich opinii, no, która przekonała wielu młodych ludzi na świecie, także katolików, że w sumie tatuaże są dobre. No, jakby tego jeszcze brakowało, to mamy naszych tutaj rodzimych, duchownych, bardzo dobrze znanych, można powiedzieć wręcz takich najbardziej popularnych, którzy chwalą się tym, że posiadają tatuaże, że można robić sobie tatuaże. Właśnie mamy tutaj jako przykład ojca Adama Szostaka, który przyznaje się, że ma wiele tatuaży na swoim ciele. No i tutaj w jednym z odcinków chwalił się na przedramieniu herbem dominikańskim, gdzie mamy po łacinie napisane chwalić, błogosławić, przepowiadać. No i tak to później tłumaczył. Zrobiłem sobie to motto na zawsze, żeby było wyryte na moim ciele to błogosławieństwo, przepowiednia i ta chwała. Tak tłumaczył. No, zaraz jeszcze będziemy komentować, czy to słuszne, czy niesłuszne, ale bez wątpienia wielu młodych przekonało się dzięki ojcu Szostakowi, czy zamieszczonemu obok na fotografii ojcu Kramerowi, jezuicie, że tatuaże w sumie są czymś pozytywnym, że nie należy się ich bać. I teraz przejdziemy do historii tatuażu. Skąd się w ogóle tatuaże wzięły? I to jest właśnie bardzo ciekawe, abyśmy potrafili właściwie ocenić, czy one są bezpieczne, czy są duchowo neutralne, czy też może jednak nie są tym, czym powinniśmy się interesować. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że to słowo pochodzi od tahitańskiego wyrazu tatu, który wyraża, oznaczać coś, naznaczać. I w tym przypadku wojowników, członków plemienia, czy wyznawców różnych bóstw. I w dalszej kolejności trzeba wiedzieć, i to jest to, co ja już zauważyłem na tych moich wcześniejszych studiach, że dla mnie na tamtym etapie, jako
studentowi kulturoznawstwa tatuaże bardzo mocno kojarzyły się właśnie z jakiegoś rodzaju inicjacją, że w tamtych czasach to nigdy nie wyrażało ozdoby ciała, że ktoś w sobie chce zrobić jakąś ozdobę. To zawsze była jakaś forma duchowej inicjacji. Możemy powiedzieć, ono miało wtedy rangę taką, jak dla nas sakramenty. Jakby na przykład chrzest. Szczególnie chrzest. Bo to jest właśnie taki sakrament, który jest formą inicjacji. Inicjacji życia Bożego w nas. I teraz zobaczmy. Tatuaże, które wówczas tworzono, one również wprowadzały człowieka w przestrzeń duchową. W jakiego rodzaju przestrzeń duchową? Oczywiście mówimy o czasach przedchrześcijańskich, a więc właśnie w ten świat duchów, ale pogańskich. Warto zwrócić uwagę na to, że jeden z najstarszych tatuaży znaleziono na zmumifikowanym ciele egipskiej kapłanki. Zmarły około 2000 roku przed naszą erą. Co ciekawe, w Egipcie, starożytnym Egipcie, posiadanie tatuażu przeważnie jednak było związane z posiadaniem niskiego statusu społecznego. Że tatuaże posiadali niewolnicy albo osoby właśnie z tak zwanego marginesu. Tym niemniej jednak okazuje się, że istniała jakby druga płaszczyzna posiadania tatuaży i one były zarezerwowane właśnie dla tej kasty kapłanów. I właśnie w tych kulturach posiadanie tatuażu było znakiem przynależności do konkretnego bóstwa, jak wspomniałem, znakiem inicjacji duchowej nie tylko jednego człowieka, ale całej jego rodziny, klanu czy pokolenia. I to, co znajdowało się pod skórą człowieka, z czego były zrobione te barwniki, nie zawsze to były barwniki, często to były jakieś przedmioty, To wszystko było wcześniej komuś poświęcone. To nie były przypadkowe przedmioty. I dlatego też, jeżeli te przedmioty nie były przypadkowe, one były poświęcone, one były poddane konkretnym rytuałom, to też nie mogła się tym zajmować przypadkowa osoba. To zawsze była domena szamanów, kapłanów, czyli tych osób, które posiadały jakiekolwiek związki ze światem duchowym. I tak jak już wspomniałem, praktyka dokonania czy uczynienia takiego tatuażu była bardzo konkretnym aktem magicznym, który zresztą nie trwał chwilę. To nie było tak, że ktoś poszedł godzina, dwie i miał zrobiony tatuaż. To nieraz trwało przez wiele miesięcy. Z wielu powodów, o których jeszcze będę mówił. Ale to było coś, co właściwie było, tak jak wspomniałem, formą inicjacji, przejścia na kolejny nowy etap życia. I co wierzono w związku z tymi tatuażami, w co wierzono, że w momencie, kiedy ktoś decyduje się na tego rodzaju tatuaż, to równocześnie on chce nawiązać jakiś bardzo konkretny kontakt ze światem duchowym. On chce wzmocnić swoją potencję, swoje siły. Chce nabyć jakiegoś szczególnego rodzaju ochrony. Chce związać się z jakimiś siłami, na przykład siłami przyrody, niektórych zwierząt. Chce wezwać w swoje życie i zatrzymać moc związaną z niektórymi bożkami, w które wierzono. Taka osoba też sądziła, że przez tatuaż, że przez ten akt, inicjację zyska nadzwyczajną ochronę czy jakieś nadludzkie siły. I bardzo często osoba, która taki tatuaż miała zrobiony, była równocześnie poświęcona jakiemuś konkretnemu bóstwu. Że to było też związane z tym, że ta właśnie osoba w sposób szczególny może liczyć w ciągu swojego życia na ochronę ze strony jakiegoś konkretnego ducha. No, w niektórych kulturach, na przykład Hindusi z Bengal, wierzyli, że dzieci pozbawione tatuaży nie będą mogły być rozpoznane po śmierci przez swoich rodziców, dlatego też starano się jak najwcześniej te dzieci tatuować. Jednak przeważnie praktyka ta dotyczyła dorosłych. Bardzo ciekawe jest to, jak w kulturach pierwotnych rozumiano tatuaże. Kiedy badamy współczesne kultury prymitywne, na przykład mieszkańców wysp Polinezji, u których tego rodzaju praktyki przetrwały praktycznie w formie niezmienionej.
A właściwie nie o to chodzi, że sama forma się zmienia, bo ona się zmienia, choćby się zmieniają narzędzia, ale nie zmieniło się rozumienie tych praktyk. I to jest ciekawe, jeśli chcemy dojść do tego, w co wierzono kiedyś, kiedy poddawano się tatuażom. I tak mieszkańcy tych wysp wierzą do dziś, jak ich przodkowie przed wiekami, że w obrazku rytym na ciele, oni tak to nazywają, obrazek ryty na ciele, znajduje się mana, czyli jakby dusza każdego, czy siła każdego człowieka, jego duchowa siła. Z tego też powodu przed tysiącami lat każdy mieszkaniec obszaru zawartego między Nową Zelandią, Hawajami, Wyspą Wielkanocną zdobił skórę wyjątkowymi wzorami przedstawiającymi na przykład geometryczne figury lub morskie stworzenia, takie jak manty, rekiny czy jeżowce. I Maorysi na przykład, jeden z tych klanów, zdobili ciało tatuażem pokrywającym przede wszystkim twarz jako najważniejszą część ciała, ale także tors aż do kolan, czyli praktycznie zdobyli całe swoje ciało. I zabiegi, którymi się poddawali, były wyjątkowo bolesne. Tradycyjnie nie używano igieł, ale narzędzi wykonanych z kości i zębów ptaków i morskich zwierząt. Symbole ryto nożami w ciele albo wykuwano drutami uderzanymi niewielkimi młotkami. A więc łatwo sobie wyobrazić, jak bardzo bolesne musiały to być praktyki. I być może nie jeden z tego powodu umierał, bo wiadomo, że przy takich ranach bardzo łatwo było zakażenie. Następnie wprowadzano w rany czarny barwnik przygotowany z popiołu drzewnego lub prochu strzelniczego. Niekiedy dodawano również zwierzęcy tłuszcz. No tak było w tej kulturze, ale w niektórych kulturach bardzo często to były sproszkowane, to były prochy przodków, albo na przykład wrogów, albo prochy zwierząt. Czasem, jak powiedziałem, jakieś magiczne przedmioty, które starano się umieścić pod skórą. Ponieważ podczas takiego zdobienia człowiek tracił dużo krwi, namalowanie całego obrazka ciągnęło się niekiedy miesiąca. I tutaj znajdujemy bardzo ciekawą wypowiedź. Tatuowaniem zajmowali się wyszkoleni szamani, zwani Tahua, którzy nie tylko mogli się pochwalić zdolnościami artystycznymi, ale również wiedzą na temat symboliki. Zdobienie ciała było częścią religijnej ceremonii, dlatego wymagało odpowiedniego przygotowania. Malowany Maorys nie tylko powstrzymywał się od kontaktów seksualnych, ale w ogóle musiał unikać kobiet. No i co ciekawe, w połowie wieku XIX, kiedy na tych wyspach pojawili się chrześcijańscy misjonarze, tatuaż znalazł się na cenzurowanym, ponieważ misjonarze uznali go za przejaw diabelskiej sztuki. Tak to właśnie wtedy jednoznacznie odbierano. Ale co ciekawe, to nie jest jakieś nadużycie w tego rodzaju patrzeniu na tatuaże. Wieloletni badacz tego rodzaju zjawisk, badacz kultów i ludów pierwotnych, Carlo Climaty, Włoch, powiedział, prawie u wszystkich ludów pierwotnych tatuaż stanowił część kultów bogów, demonów, i praktykowany był podczas poświęcanych im przez szamanów lub magów rytów. Tutaj krótka dygresja, mianowicie ci ludzie, szczególnie właśnie zamieszkujący tereny współczesnej Afryki, bardzo często właśnie używają tego słowa, które my rezerwujemy dla tak zwanych złych duchów, demonów, że właśnie tego rodzaju inicjacje, tatuaże są związane właśnie z przywoływaniem tych duchów, ale właśnie w tym znaczeniu negatywnym. Konkretnie właśnie demonów. Oni mają świadomość tego, co się dokonuje. Ale oni ufają, że właśnie w ten sposób zyskają ich ochronę. Że właśnie oddając się złu, w jakiś sposób pozyskują dla siebie to zło. Niekiedy, niestety, nawet i Polacy, chrześcijanie czynią dokładnie to samo, prawda? Jak to się mówi w tym powiedzeniu, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Więc z jednej strony modlimy się do Pana Boga, ale gdzieś przez noszenie jakichś talizmanów, amuletów i tak dalej staramy się pozyskać dla siebie przychylność sił zła. Świadomie czy nieświadomie, to już jest inna sprawa. I jeszcze tylko dokończę wypowiedź Carlo Climati. W tym znaczeniu tatuażu duże znaczenie miał upływ krwi wydobywającej się z ran, o których mówiono, że wydobywają z ciała złe duchy, które do niego weszły. Więc niejako wymiana krwi
W ogóle krew miała ogromne znaczenie, zresztą ma do dziś, jako właśnie nośnik życia, ale zarazem wierzymy, że przez krew odbywa się w życiu człowieka to, co jest najważniejsze. Także właśnie różnego rodzaju formy inicjacji. Nie wiem, ci, którzy się interesują choćby właśnie inicjacjami związanymi z sektami satanistycznymi, wiedzą, że tam wszelkiego rodzaju pakty muszą być dokonane zawsze przez krew. Żeby ten temat zbadać, wybrałem się kiedyś do Anglii, do Oxfordu i tam znajduje się wspaniałe Muzeum Historii Naturalnej i jedna z tych sal, potężna, wielka sala, gigantyczna, to są właśnie, to jest przestrzeń magazynowania różnego rodzaju przedmiotów magicznych, okultystycznych, związanych z różnymi religiami przedchrześcijańskimi. I tam właśnie też znajduje się dział poświęcony tym pierwszym formom tatuaży. Z czego to było robione, w jakich okolicznościach, kto to robił, jakimi narzędziami. Tak więc można było się temu wszystkiemu przyjrzeć bardzo z bliska. I to, co powiedziałem na początku, to nie było ozdabianie ciała. Nigdy to nie było tak traktowane. To zawsze miało charakter jakiegoś rodzaju duchowej inicjacji. I zawsze następowała wtedy jakaś przemiana duchowa w człowieku. Czyli to nie jest jakiś symbol. To się działo naprawdę, że ci ludzie się zmieniali albo zyskiwali jakieś nadprzyrodzone moce, siłę, jakieś kontakty duchowe. To, co na przykład może dzisiaj otrzymać osoba, która wprost na przykład odda się złym duchom. Tak więc to jest bardzo konkretnie zaznaczone, ilekroć mówimy o tatuażach w starożytności. I dlatego też o tym wszystkim doskonale wiedzieli ci ludzie, którzy zamieszkiwali tereny, które opisuje współczesne, które opisuje pismo chrześcijańskie, które opisuje Pismo Święte. Te wszystkie sprawy, które zawiera w sobie Stary Testament i Nowy Testament. W Starym Testamencie znajdziemy bardzo dużo fragmentów, które będą odnosić się w ogóle do tego rodzaju praktyk, magicznych praktyk duchowych, pozyskiwania sobie jakichś nadprzyrodzonych mocy. Jest ich dużo, ja tutaj zaledwie wymieniłem jeden z Księgi Kapłańskiej z 19 rozdziału. Nie będziecie jeść niczego z krwią, nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa, nie będziecie uprawiać czarów, nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan. I popatrzmy, bo bardzo częstym argumentem, który pada z ust tych, którzy usłyszą właśnie ten fragment, jest to, że no ale w tej samej księdze znajdziemy inne zalecenia, no, które mają się nijak do tego, co współczesności, prawda, żeby tam z włosów, prawda, tam nie nacinać czy coś takiego. Przede wszystkim, żeby umieć ocenić to, czy to jest nakaz, który dotyczy jakiejś konkretnej kultury, która tam zamieszkiwała, jakiś nakaz chwilowy, czy to jest taki nakaz, który Pan Bóg kieruje do ludzkości zamieszkującej cały świat przez wszystkie wieki, to trzeba właśnie rozróżnić, czy on się odnosi do któregokolwiek z przykazań dekalogu. Jeżeli jest jakieś zalecenie, żeby na przykład się nie ubierać w coś tam, bo są takie zalecenia w Starym Testamencie, to ono konkretnie oznacza coś, jakąś tradycję związaną z konkretnym ludem, który wtedy zamieszkiwał tę ziemię, żył, wymarł i to prawo się skończyło. Ale jest dekalog, który trwa wiecznie. I znamy doskonale pierwsze przykazanie dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I to wszystko, co tutaj zostało zawarte przed momentem przeczytane, zawiera w sobie treści dotyczące nas wszystkich w pierwszym przykazaniu. Czyli nigdy człowiek, który należy do Boga, nie może, nie wolno mu nawiązywać kontaktów ze sferą duchową, która nie przynależy do Pana Boga, do Boga. Jest jemu przeciwna. To nie są jakieś metafory. To nie są jakieś żarty. To nie jest coś, nad czym można przejść obojętnie. Czy Pan Bóg się pomylił, że właśnie umieścił tutaj sprawę związaną z tatuażami? To jest zaledwie jedyny fragment w Piśmie Świętym. Dla tych ludzi nie było wątpliwości, że tatuaż jest sprawą, którą trzeba umieścić obok wywoływania duchów, uprawiania czarów i tak dalej. Że to jest jakiś akt duchowy, magiczny, jakaś forma kontaktu duchowego, jak powiedziałem, duchowej inicjacji.
To było dla nich jasne i tego nie trzeba było powtarzać. Jest wiele takich miejsc w Piśmie Świętym, które, czy nakazów w Piśmie Świętym, które pojawiły się zaledwie raz, ale są jasne i zrozumiałe, że to jest sprawa tak ważna, że nie trzeba jej tutaj więcej razy powtarzać. Ona mieści się po prostu w Bożych przykazaniach. I tak właśnie jest tutaj. Dopełnienie, ale już trochę innego rodzaju, znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, gdzie apostoł Paweł napisał: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. A więc apostoł Paweł przekazuje bardzo ważną prawdę, że nasze ciało jest święte. Jego właścicielem jest sam Bóg w wymiarze wewnętrznym i duchowym. To nie jest tak, jak nam się może wydawać, że mogę zrobić ze swoim ciałem, co mi się podoba. Dostaliśmy je od Boga jako konkretny dar, o który mamy dbać i w którym mieszka Boży Duch. I jak mówi Pismo Święte w innym fragmencie, że nie można zasiadać przy stoliku przy kielichu Boga i przy stoliku demonów. Że albo to, albo tamto. A nieraz my właśnie nasze ciało traktujemy w taki sposób, że z jednej strony uważamy, że mieszka w nas Boży Duch, że jest świątynią Bożego Ducha, ale z drugiej strony, choćby właśnie przez tatuaże, czynimy dokładnie to, co czynili nasi przodkowie, chcąc to ciało oddać demonom. I temu Pismo Święte się sprzeciwia. Więc jeżeli traktujemy ciało jako świątynię Ducha Świętego, to musimy uznać za pewnik, że ono nie potrzebuje żadnych dodatkowych, zewnętrznych upgrade'ów, żebym tak powiedział dzisiejszym językiem. Jakiś ulepszacz. Bo niektórzy, którzy chcieliby sobie zrobić tatuaże, no może tak właśnie na to patrzą. Jeśli jeszcze są tacy, którzy uważają, że przez tatuaż wzmocnią swoją potencję fizykalną czy psychiczną. Większość ludzi na grubi to zupełnie nie w takich kategoriach. Traktują to jako zwykłą ozdobę, formę rozrywki i tak dalej. Dalej musimy zwrócić uwagę na to, że to jest jakaś forma trwałej ingerencji w ludzkie ciało. Może teraz na tym etapie twojego życia uważasz, że to jest jakiś fajny pomysł na jakąś zmianę siebie, nadanie jakiejś nowej tożsamości, wyróżnienia się w społeczeństwie, ale za jakiś czas może nie będziesz o tym myślał w taki sposób i jednak się okaże, że może być problemem rezygnacja z tego rodzaju, w cudzysłowie, ozdoby. Kolejny problem polega na tym, czy wiemy do końca, co oznaczają te znaki, symbole, które pojawiają się na naszym ciele w formie tatuażu. Pewna osoba, która w Poznaniu robi tatuaże, powiedziała, że no, procentowo te 90% to są jakieś symbole, to są jakieś znaki. I wprost ci, którzy proszą o takie tatuaże, mówią, że wybierają ten konkretny symbol, znak, bo uważają, że na przykład on im przyniesie szczęście. Że on im zapewni pomyślność, da pieniądze, powodzenie w miłości i tak dalej. Często nawet zewnętrznie to są bardzo niewinne znaki, na przykład jakiś kwiat, różyczka i tak dalej. Ale oni traktują to jako formę takiego niezmywalnego amuletu. Już nie mówię o takich znakach, które wprost odnoszą się do zła, do symboliki związanej choćby właśnie z demonami. Takich też niestety jest bardzo dużo. I zwrócił uwagę też na to, co czyniono w pierwotnym kościele, u pierwszych chrześcijan. Tam nie było mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób kontynuować praktyki pogańskie, w tym między innymi tatuaże. Przypuszczano, sądzono, wierzono w to, że ciało upiększa Boża łaska, sakramenty, Duch Święty, a wszystko to, co pochodziło właśnie z kultur pogańskich, od Boga oddala. Jakby zamyka nas na działanie Ducha Świętego. Co mówi nauka Kościoła na ten temat? W 787 roku papież Adrian I zabronił tatuowania ciał i potępił znaki na ciele chrześcijan, uznając, że takie działania godzą w Boże przykazania. W jego opinii tatuaże stanowią profanację wizerunku Stwórcy.
Pius XI w encyklice Casti Conubi napisał, jest to zresztą nauką chrześcijańską i także wynikiem ludzkiego rozumowania, że poszczególny człowiek częściami swojego ciała nie tylko do tych celów rozporządza, do których przez przyrodę są przeznaczone. Nie można ich niszczyć lub kaleczyć, lub w jaki inny sposób udaremniać naturalnego ich przeznaczenia, chyba że wymaga tego zdrowie ciała całego. I ta prawda też zawiera się później w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie po pierwsze mamy wspomniane piąte przykazanie, które zakazuje okaleczania ludzkiego ciała i wyjaśnienie, tylko względy medyczne mogą usprawiedliwić takie działania, na przykład dokonywanie operacji. Bezpośrednio zamierzone amputacje, kaleczenie ciała lub sterylizacja osób niewinnych są sprzeczne z prawem moralnym, poza wskazaniami medycznymi o charakterze ściśle leczniczym. I tutaj mamy odnośnik do przeczytanego przeze mnie wcześniej fragmentu. I zauważmy, że w katechizmie nie znajdziemy wprost słowa tatuaż, tatuować. Nie, ale mamy zakaz okaleczania własnego ciała. Czy zatem tatuowanie możemy traktować w kategoriach, czy okaleczenie własnego ciała, czy raczej ozdabiania, upiększania? I tu jesteśmy w takim punkcie, który należy rozstrzygnąć. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałbym uprzedzić pytanie, które mogłoby się pojawić przy tym fragmencie, który wcześniej czytałem, że nie ma takiej sytuacji, gdzie tatuaż będzie usprawiedliwieniem dla chrześcijanina. A jednak znalazła się jedna wspólnota chrześcijańska, Koptowie, gdzie tatuaże były dla nich czymś istotnym, ważnym i są właściwie do dzisiaj. I gdybyśmy gdzieś pojechali, gdzie mieszkają Koptowie, to najpewniej niemal każdy, nawet bardzo młodzi, mają na swoim nadgarstku, na prawej ręce krzyż. Jego wizerunek ma postać dwóch linii o równych długościach, które przecinają się w środku pod kątem prostym. Na każdym z ramion widnieją trzy punkty oznaczające Trójcę Świętą. Na krzyżu znajduje się 12 punktów, które symbolizują 12 apostołów. A jednak w Piśmie Świętym mamy ten zakaz tatuowania się, o czym oni doskonale wiedzą, ale jednak zwróćmy uwagę na tym, że w VII wieku, kiedy bardzo mocno ta wspólnota była prześladowana, Koptowie tatuowali się. Z jednej strony miało to oznaczać, że nigdy nie wyrzekną się wiary w Chrystusa. Że ta ich wiara będzie tak silna i trwała, jak sam tatuaż. Z drugiej strony miał ich samych chronić przed tym, żeby się wyparli Chrystusa. Że nawet gdyby pod wpływem lęku powiedzieli, nie wierzę w Boga, nie jestem chrześcijaninem, to wystarczyło zobaczyć ich rękę i tak, jesteś jednak chrześcijaninem. I oni się w taki sposób zabezpieczali. I trzeci, jednak w opinii współczesnych Koptów, argument jest taki, że robiono to właśnie po to, żeby w razie śmierci zapewnić sobie chrześcijański pochówek. Tak więc dla nich to tak ważne było, aby zachować tożsamość chrześcijańską. To jest jakaś forma wyjątku, która miała swoje bardzo konkretne uzasadnienie w tej właśnie kulturze i oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj się dzieje w przestrzeni tatuażu. I teraz przejdziemy właśnie do tego, co wcześniej zacząłem, czyli czy to jest jakaś forma okaleczania własnego ciała, czy ozdoby. Jakiegokolwiek nie zapytamy lekarza, mądrego lekarza, gdziekolwiek się nie wybierzemy, żeby honorowo oddać krew, czy jeszcze bardziej, jeśli byśmy mieli do czynienia choćby z osobami pracującymi na wydziałach chirurgii, czy na oddziałach chirurgii, czy tych innych, gdzie nieraz trzeba bardzo, bardzo szybko podejmować decyzję o ratowaniu ludzkiego życia, to oni powiedzą, że z osobami, które mają tatuaże, są potworne problemy. I jakie przede wszystkim mamy tutaj sprawy na myśli, że niestety barwniki, które są używane dzisiaj w sztuce tatuażu, nie przechodzą żadnych atestów. Tam może znaleźć się wszystko. My współcześnie dbamy o to, żeby jeść zdrowo, żeby nie wdychać smogu i tak dalej. Ale sami ładujemy w siebie najgorsze trucizny, metale ciężkie, jakieś rakotwórcze, pierwiastki. Tego nikt nie sprawdza. Jeśli ktoś, kto pracuje w salonie tatuażu, mówi wam, że ma z pewnością dobre, atestowane barwniki, no to ufajmy, że tak jest, ale tego nikt nie sprawdza. Jest zbyt wielka pokusa, żeby
korzystać z bardzo tanich barwników produkowanych gdzieś na Dalekim Wschodzie, niż inwestować w bardzo drogie barwniki, które być może są wolne od tego, co szkodliwe dla zdrowia. A ponieważ jednak bardzo często jest tak, jak mówię, to okazuje się, że te osoby, które decydują się na tatuaże, mogą liczyć się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B bądź C, z zarażeniem wirusem HIV, zarażeniem skóry i tkanki podskórnej, możliwością rozwoju blizn, keloidów, czyli zaburzenia procesu gojenia bliznowców. Tutaj mamy właśnie dwie fotografie przy małżowinie usznej, które bardzo często są narażone właśnie na te bardzo brzydkie blizny. Ktoś chciał sobie upiększyć ucho, a niestety okazało się, że no tutaj się oszpecił i to nieraz na długie, długie lata. Musi się liczyć z rozerwaniem skóry, z odczynami alergicznymi, z kontaktowym zapaleniem skóry. Miejsca tatuowane ulegają 30 razy częściej z rakowaceniem. Tatuaż ogranicza możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, punkcji lędźwiowej, zastosowania fizykoterapii w danym miejscu itd. I to nie jest jakaś wiedza ukryta. O tym się mówi. O tym nie mówimy w kościołach. O tym mówią media, których nie da się posądzić o sprzyjanie kościołowi. Bo skutki społeczne tego rodzaju chorób no niestety są już odczuwalne i oficjalnie się mówi o tym, że trzeba uważać. Trzeba uważać na tatuaże i tu znajdujemy na przykład artykuł z gazety Polska The Times zatytułowany Zdobią, intrygują, ale i zabijają. I przeczytam, bo warto, ten artykuł. Modę na tatuaże nakręciły takie gwiazdy jak Angelina Jolie, David Beckham, Brad Pitt. Teraz na miłośników zdobienia ciała padł blady strach. Mogą być bowiem od tego groźne choroby, w tym rak. Co piąty dorosły Brytyjczyk lub Brytyjka posiada tatuaż. Tatuaże stały się modne. Noszą je wszyscy, od nastolatków po staruszków. Gdyby pracownicy szacownego londyńskiego City podwinęli rękawy swoich koszul po 200 funtów sztuka, u niejednego z nich zobaczylibyśmy fantazyjny wzorek. Wiele niepasujący do wykonywanej, wcale niepasujący do wykonywanej roboty. Teraz jednak wielbiciele starożytnej sztuki tatuażu będą musieli uważać. Pojawiły się obawy, że elementy toksycznych tusz mogą wnikać w ludzkie ciało i w ten sposób zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu u osoby tatuowanej. Naukowcy biją na alarm i wzywają do zwiększenia liczby badań dotyczących tego niepokojącego zjawiska. Artykuł z 2013 roku. Czytam dalej. Badacze znaleźli dowód, że nanocząsteczki tuszu mogą przedostawać się do narządów naszego ciała. Zarabiający dziś krocie producenci tego płynu przyznają, że 5% studiów tatuaży używa dziś tuszu zawierającego składniki rakotwórcze. Wytwórcy zaraz jednak dodają, że oni sami prowadzą kampanię mającą na celu zmniejszenie liczby tego typu pracowni do zera. Jednak nawet jeśli ich intencje są szczere, trudno im będzie osiągnąć sukces. Opiszmy pokrótce obecną sytuację. Pracownie tatuażu podlegają prawom regulującym poziom higieny i przeciwdziałającym zakażeniom. Dziś na przykład w mającym licencję studio jest raczej niemożliwe zakażenie się wirusem HIV. Tatuaże wykonuje się jednorazowymi igłami. Tatuażyści muszą podczas pracy nosić gumowe rękawiczki. Krytyków niepokoi jednak brak regulacji prawnych dotyczących używanego przez nich tuszu, sprawdzania ich zawartości oraz długookresowych skutków stosowania takiego, a nie innego materiału. Naprawdę zupełnie mnie zatkało, gdy dowiedziałem się, że nie istnieją regulacje dotyczące tego rodzaju barwników, mówi Desmond Tobin, dyrektor Ośrodka Badań Chorób Skórnych przy Uniwersytecie w Bradford. Musimy przeprowadzić więcej doświadczeń, ale już dziś nie ulega żadnej wątpliwości, że substancje te mogą mieć działanie toksyczne. I ciąg dalszy tego artykułu. Tobin prowadzi badania nad rakotwórczymi skutkami tuszu do tatuaży wspólnie ze specjalistą w dziedzinie inżynierii medycznej Colinem Grantem, który szczególnie interesuje się zastosowaniem mikroskopów atomowych. Obaj badacze wykazali, że tego typu barwniki na stałe uszkadzają kolagen, główne białko naszej tkanki łącznej. To jednak nie koniec.
Nanocząsteczki używanych do tatuaży pigmentów przechodzą spod powierzchni skóry w głąb ciała. Desmond Tobin twierdzi, że zawarte w barwnikach toksyny mogą przedostawać się do krwiobiegu i gromadzić w śledzionie czy nerkach. Oba te organy odpowiadają za filtrowanie naszej krwi. Ich uszkodzenie prowadzi do wielu groźnych powikłań, a nawet śmierci. Wieloraka i złożona natura nowotworu potrzebuje długiego czasu, by się ujawnić. Jednak ogólnie im szybciej uzyskujemy diagnozę, tym większe szanse na wyleczenie. Nie myślę, że winniśmy teraz czekać 2 dekady na wystąpienie objawów, by przekonać się, czy z tymi składnikami tuszu jest coś nie w porządku, bo wtedy może być już za późno. Zbadajmy sprawę jak najszybciej. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę, jak wielu ludzi na świecie tatuuje się, ma tatuaże i to nie jeden, to teraz możemy zadać sobie pytanie, jeśli prawdą jest to, co mówią naukowcy, że wiele procent z nich zachoruje na powikłania spowodowane zawartością różnego rodzaju toksyn, trucizn w tych barwnikach, ilu z nich straci życie z tego właśnie powodu, umrze przedwcześnie? To nie będzie 1, 2 czy 3% ludzi. To będzie więcej niż połowa ludzkości. Przynajmniej w krajach rozwiniętych. I jeszcze końcówka tego samego artykułu. Wielu specjalistów, lekarzy już dziś wzywa, aby informacje na temat ewentualnych szkodliwych skutków używania pewnych tuszy umieszczać w oficjalnych krajowych spisach osób cierpiących na raka. Czyli chodzi dokładnie o tę sytuację, która jest obecna już dziś przy pudełkach na papierosy, na pudełkach z papierosami. Ostrzeżenie, czym się skończy palenie papierosów. Jednym z nich jest wykładający dermatologię na Uniwersytecie w Kopenhadze Jürgen Serup. Duńskie Ministerstwo Zdrowia już wyłożyło środki finansowe na badania nad mogącymi wywołać nowotwory 13 substancjami chemicznymi. Stanowią one część ogólnej liczby 21 substancji powszechnie używanych w Europie do produkcji tuszu do tatuażu. I wypowiedź. Dzisiaj miliony Europejczyków robią sobie tatuaże przy użyciu substancji chemicznych niewiadomego pochodzenia. To on właśnie jest jeden z głównych organizatorów zapowiedzianej na listopad tego roku w stolicy Danii międzynarodowej konferencji na temat tatuażu i szkodliwości używanych do tuszu pigmentów. Dotąd nikt właściwie tak naprawdę nie przyglądał się zagrożeniom wynikającym z zachodzenia tego zjawiska. Potrzebujemy przeprowadzić wiele właściwych badań w tej dziedzinie. Ludziom chcącym wykonać tatuaż należy się informacja na temat tuszu, który stosuje dana pracownia. Być może mimo to, jak w przypadku papierosów, dalej będą chcieli robić sobie tatuaże, ale muszą mieć podane jasne informacje na ten temat. No właśnie. To jest ten problem. Nigdy osoba, która robi tatuaż, nie będzie miała pewności, czy to jest, czy tusz, który w jego przypadku został zastosowany, był bezpieczny, czy też nie. I ciąg dalszy artykuł. 2 miesiące temu organ wykonawczy brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia powołano niedawno agencja Public Health England przekazała pracowniom tzw. informacyjny zestaw tatuażysty ostrzegający, że w tuszach znaleziono rtęć, kobalt i sód chromową. Autorzy dokumentu przyznają, że nie sposób poznać składniki tuszów ani stwierdzić, czy są one zanieczyszczone. Nie proponują jednak, co warto podkreślić, aby zrobiono wszystko w celu zmiany takiej sytuacji. Działalność pracowni tatuażu nie leży w naszej gestii. To rodzaj biznesu, gdy chodzi o kwestie higieny i ryzyko zakażenia, podlega rozporządzeniom lokalnym, rzecznik nadzorujący jakość leków oraz artykułów zdrowotnych organizacji MHPRI. I tutaj ciąg dalszy tego artykułu, w którym jeden z naczelnych artystów wykonujących tatuaże na terenie Anglii, którego klientami byli m.in. Victoria i David Beckham, utrzymuje, że tusze pochodzą od wiarygodnych dostawców, są bezpieczne, ale jednak całą winę zwala na niekontrolowany import pigmentów z Chin. Ale przyznaję, że mamy też do czynienia z problemem i potrzebujemy przepisów i regulacji w tej sprawie. Tak więc o tej sprawie nie da się po prostu już milczeć.
Ale też myślę, że to, co dalej warto wspomnieć, jego wypowiedź, 90% tatuażystów żyje w nieświadomości, że w ogóle istnieją tego typu problemy. No, jeśli ktoś jest tym rzeczywiście zainteresowany, może to sam sprawdzić, wybrać się, zapytać, jaki jest stosunek osoby wykonującej tatuaż do stosowanych przez niego barwników. Czy ma pewność, z czego został wykonany i czy jest bezpieczny dla klienta. A tutaj mamy kolejny artykuł, który bardzo konkretnie już opisuje choroby i powikłania, które są związane z wykonywaniem tatuaży. I tutaj mamy właśnie opis wirusowego zapalenia wątroby typu C, który może doprowadzić do marskości i raka wątroby. Dowiadujemy się, że czas inkubacji wirusa w naszym organizmie może trwać od 5 do 35 lat, czyli teoretycznie tyle może upłynąć lat od momentu wykonania tatuażu aż do zgonu. Dalej wirus zapalenia wątroby typu B, który rozwija się w organizmie między 15 a 20 lat i również może prowadzić do zakażenia wątroby. Mamy też opisane powikłanie związane z wirusem HIV, który atakuje układ odpornościowy i może być związany z tatuażem wtedy, kiedy tatuażysta nie sterylizuje narzędzi wielokrotnego użytku. Dalej możemy tutaj liczyć się z zachorowaniem na gruźlicę. Wirus znajduje się w tuszu, opatrunku lub w wodzie z pigmentu. Właśnie w tym ostatnim środowisku wirus rozwija się najszybciej. Później tężec, do którego może dojść do zakażenia w wyniku kontaktu z bakteriami Clostridium tetani, czyli laseczkami tężca. Wydzielają one truciznę, która atakuje układ nerwowy, co objawia się skurczem i sztywnością mięśni. Co ciekawe, właśnie w opinii niektórych lekarzy właśnie to schorzenie ostatnio bardzo się nasiliło. W przypadku osób, które właśnie zdecydowały się w swoim życiu na tatuaż. Tężcem można się zarazić w wyniku nakłucia z zakażoną igłą, czy też przekuwania uszu. Grzybica, tatuaż, który jest wykonywany w niesterylnych warunkach, niesie ze sobą także ryzyko zakażeń grzybicznych czy bakteryjnych, które z kolei oznaczają niebezpieczeństwo powikłań. Wśród nich wymienia się sepsę i zapalenie sierdzia. I znowu mamy tutaj kolejny artykuł, ale to już jest konkretna historia z Dziennika Łódzkiego. Do szpitali w województwie łódzkim trafia coraz więcej młodych ludzi, którzy borykają się z powikłaniami po zrobieniu tatuażu. Są też tacy, którzy zgłaszają się do kliniki chirurgii plastycznej, bo chcieliby tatuaż usunąć. Dlatego lekarze ze szpitala im. Barelickiego przeprowadzają pierwsze w Polsce badanie na temat powodów i konsekwencji robienia sobie tatuażu. Potem chcą organizować cykl edukacyjny w szkołach. Ania, 20-letnia studentka, chciała oddawać krew, bo wie, że w wakacje zawsze jej brakuje. W stacji krwiodawstwa dowiedziała się, że wykryto u niej wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby. Skierowano ją na wizytę u hepatologa. Dziewczyny czekają teraz badania wątroby i leczenie. I dziewczyna mówi, w ubiegłym roku zrobiłam sobie nad morzem tatuaż. To niewielki motylek na kostce. Gabinet wyglądał na czysty, ale nigdy nic nie wiadomo. Lekarz powiedział, że tam mogłam się zarazić. Boję się, że będę się teraz męczyła z chorobą przez całe życie. A więc chwila jakiegoś pragnienia, które natychmiast zostało spełnione w bardzo łatwy sposób, ponieważ dostępność do takich salonów jest dzisiaj banalnie prosta. No i niestety problemy na całe życie. Tak więc zwróćmy uwagę. W kwestii szkodzenia własnemu ciału bez wątpienia odpowiedź będzie taka, że tatuaże szkodzą. I nigdy nie możemy być pewni, czy w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na tatuaż, no nie zaszkodziliśmy sobie w bardzo poważny sposób swojemu organizmowi, własnemu zdrowiu. A więc może to być sytuacja, która doprowadzi do naszej śmierci. I to jest właśnie też taki jeden z kluczy, jak patrzeć na zjawisko tatuażu. Mianowicie wszystko to, jak mówi Pismo Święte, co ma w sobie choćby pozór zła, to należy odrzucić. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj chodzi o coś więcej niż pozór zła. I o tym doskonale
wiedział Anton LaVey, autor Biblii Szatana, który był jednym z orędowników tatuaży, z promotorów. Powiedział kiedyś, tatuaże i piercing są zabronione przez Biblię w Księdze Kapłańskiej, a dużą częścią świata rządzą biblijne wierzenia religijne, nawet w Afryce. Ja chciałbym wesprzeć to wszystko, co stanowiłoby sprzeciw wobec chrześcijaństwa, ponieważ przez ostatnie 500 lat misjonarze chrześcijańscy niszczyli systematycznie prawie wszystkie kultury świata, czyniąc z niego miejsce coraz mniej interesujące. Nawet najeźdźcy z kosmosu nie wymyśliliby bardziej niszczycielskiej broni niż religia chrześcijańska, którą można by wykorzystać przeciwko ludom planety Ziemia. I to coś ciekawe, on nie podjął takiej argumentacji, że kiedy w Księdze Kapłańskiej napisane jest to nie tatuujcie się, to Pan Bóg miał coś innego na myśli niż miał na myśli. No on w ogóle tutaj się na tym nie zastanawia, bo dla niego było jasne, o co chodzi w przypadku tatuażu, że Bóg zabrania tatuaży. I nawet nie podejmuje z tym dyskusji. To jest ciekawe. A on zwraca uwagę na coś zupełnie innego. Ponieważ Biblia to zabrania, ponieważ Bóg to zabrania, ponieważ Kościół się temu sprzeciwia, to ja chcę to promować. Właśnie po to, żeby rozbijać Kościół, żeby działać przeciwko Kościołowi. Ze względu na tych misjonarzy chrześcijańskich, którzy, jak twierdził, niszczyli wszystkie kultury świata. No to jest powtarzanie właśnie pewnych stereotypów, które gdzieś tam się rozwinęły. Szczególnie właśnie w XIX wieku i próbowały przedstawić działalność katolickich misjonarzy jako tych, którzy rabowali, niszczyli, odnosili się bez szacunku do lokalnych społeczności i tak dalej. Warto też zwrócić uwagę na to, że te symbole, na które natkniemy się dziś, kiedy na przykład odwiedzimy taki salon tatuażu i poprosimy o katalog tego, co mogą nam zaproponować, albo przyjrzymy się osobom, które takie tatuaże noszą, bardzo często obfituje w symbole, które wprost są związane ze złem. I tak jak powiedziałem, to będzie znaczny procent tego rodzaju wytworów. Kiedy przyjrzymy się, co one tak naprawdę prezentują, to znajdziemy tam przedstawienia demonów, symbole związane ze złymi duchami, symbole węża, smoków, piekło, śmierć, trupie czaszki, potwory, sceny prezentujące przemoc, tortury, wyuzdaną nagość, seks, wulgaryzmy i bluźnierstwa. I to jest jakaś forma promocji zła. W tym momencie jesteśmy jak taka chodząca reklama, która samym sobą, swoim ciałem nieustannie woła i krzyczy o zło, nie o dobro. W wielu przypadkach właśnie mamy do czynienia właśnie z osobami, które celowo decydują się na taki tatuaż. Tak więc w ten sposób w społeczeństwach chrześcijańskich promuje się zło, promuje się okultyzm, satanizm, bluźnierstwa, sprzeciw wobec Bogu, temu, co reprezentuje Bóg, czyli dobro, prawda, piękno, zmysłowość, rozwiązłość, brzydotę i wulgarność. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewien taki szczegół, jednak bardzo istotny, że kto najczęściej robi sobie tego typu tatuaże, które wprost odnoszą się intencjonalnie do promocji zła. Przeważnie są to bardzo młodzi ludzie, którzy w wieku dorastania, w wieku buntu chcą zademonstrować swój sprzeciw wobec porządkowi, który na przykład mieli w domu rodzinnym, które reprezentowało pokolenie jego rodziców, szkoła i tak dalej. Jakiś czas temu poznałem pewnego człowieka, który sam do mnie przyszedł i poprosił o rozmowę. W czasie tej rozmowy stwierdził, że bardzo intryguje go pewna sprawa, z którą się męczył już od paru lat. Mianowicie, jako nastolatek, mając lat 17, zdecydował się na pewien tatuaż. No i zastanawia się, czy on jest dobry, czy to jest zły, czy jest zły, czy mu będzie przeszkadzał w życiu, czy może jest obojętny. To powiedziałem, to niech pan pokaże ten tatuaż. No i tak podciągnął ręka w koszuli, no i tam na ręce taka naturalistycznie przedstawiona twarz demona. Przerażająca. Dużo widziałem, ale powiem szczerze, takiego tatuażu jeszcze nie widziałem. I szczerze mówiąc, budził obrzydzenie i jakiś rodzaj wstrętu. I on powiedział, że no zdecydował się jakiś czas temu taki tatuaż w momencie swojego życia, kiedy stwierdził, że nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem, że rzuca to wszystko, czyli dosłownie kilka dni po bierzmowaniu, jak to dziś bywa. I stwierdził też, że idzie na przeciwną stronę,
zgodził się na taki tatuaż, przystąpił do pewnej grupy kolegów, którym imponowało to, że właśnie sobie coś takiego wytatuował. No i tak upływały kolejne lata jego życia. Na jakimś konkretnym etapie późniejszym spotkał pewną kobietę, z którą razem zamieszkali. Tam nie było mowy o ślubie, ponieważ no, twierdził, że jest niewierzący, więc nie zgodzi się na katolicki ślub, nie chce się też modlić. Zresztą jej to specjalnie nie przeszkadzało. No i tak sobie razem pomieszkiwali. No i w pewnym momencie przyszło na świat dziecko, no, z którego bardzo się cieszył, bo chciał mieć dziecko, chciał mieć syna i przyszedł na świat syn. Ale w którymś miesiącu ciąży niestety ona zachorowała i to dziecko poroniła i on to bardzo przeżył. I kilka tygodni później miał taki sen, że przyśnił mu się mały chłopiec i właśnie miał taką smutną twarz, zapłakaną i mówił, że szatan zabrał mi ciebie. Szatan zabrał mi ciebie. I sen się skończył. I on mówi, że jak się budził, on zrozumiał, dostał takie poznanie, że to dziecko zostało mu zabrane przez szatana. Że niejako on sam swoim życiem, tym aktem oddania siebie szatanowi, oddał też to, co do niego należało, co było najcenniejsze, co on wcześniej ukochał. I on mówi, że ja chodzę teraz któryś rok po tym wydarzeniu i ciągle mi gdzieś tam pod głową kołacze, że szatan, któremu kiedyś oddałem swoje życie, on się będzie upominał nie tylko o moją duszę, bo ona już do niego należy, ale będzie się też upominał o wszystko, co pokochałem. Bo szatan nienawidzi miłości. On już ma drugie dziecko. I ten jego drugi synek ma kilka lat. I ilekroć patrzy na tego synka, to mu to wraca. Że kiedyś szatan się może o niego upomnieć. I tyle, co udało mu się przepracować w sobie, to, że stwierdził, że chce przystąpić do spowiedzi z całego życia, z tego przynajmniej etapu, od którego to się wszystko zaczęło. I bardzo poważnie myśli o usunięciu tego tatuażu. Bo powiedział, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że kiedyś mój syn zapyta mnie, tatusiu, a co to jest? Kto to jest na tym obrazku, na ręce? On mówi, że ja robię wszystko, żeby po prostu to zakryć przed moim dzieckiem. Żeby ono tego nie widziało, no bo to jest coś przerażającego obiektywnie. Ale kiedyś on to zobaczy, kiedyś zapyta. Niejednokrotnie mówi, że no dobrze, byłoby fajnie popływać gdzieś z synkiem, no ale no nie rozbiorę się przy nim. Synek to zobaczy. Ja nie chcę, żeby on mnie zobaczył z tym na ręce. I tak wiele rzeczy, które pewnie mógłby robić ze swoim synem, nie może. On też czuje duchowo, że to jest jakiś rodzaj takiego uwiązania, że został gdzieś związany, zniewolony. Że to jest rzeczywisty rodzaj paktu, który zaistniał między nim a szatanem i dopóki on to ma na sobie, to wolny nie jest. Oczywiście tłumaczymy, że najważniejsza jest spowiedź święta, sakrament, przyjęcie komunii świętej, wyrzekanie się tego zła przez sakrament. Ale on mówi, ja wiem, że to jest najważniejsze, ale ja to muszę usunąć. Ja to czuję, że to we mnie jest, siedzi, że to gdzieś jest. I to się też pokrywa z opinią wielu księży egzorcystów, że właśnie w tym momencie, w którym został zrobiony tatuaż, szczególnie właśnie w tym miejscu, zaczynają się dziać jakieś niepokojące rzeczy. To już nie jeden z egzorcystów o tym mi wspominał, że w momencie modlitwy nad takimi osobami, one czują właśnie w tym miejscu, gdzie mają tatuaż czy tatuaże, że coś ich jakby piecze, że oni mają ochotę to drapać, wyrwać nieraz, że to jest dla nich ogromne cierpienie, jakby to w nich było, ich to paliło. I jeden z księży zresztą to wprost mówił, że może być też tak, że te barwniki na etapie produkcji mogą być gdzieś poddawane złemu duchowi. Mogą być właśnie duchowo infekowane dokładnie tak, jak to miało miejsce w przeszłości, w kulturach pierwotnych, gdzie wzywano demony nad tymi barwnikami czy prochami przodków, czy przywoływano w ogóle jakieś duchy, żeby właśnie one wniknęły w tę materię, żeby ona stała się częścią mojego ciała, a konkretnie krwiobiegu. Że właśnie krew jest zasadnicza w tym wszystkim. Ona daje życie, ona daje moc. A więc nie są to sprawy, nad którymi można przechodzić obojętnie i z pewnością jest bardzo niepokojące, że tak wielu młodych ludzi decyduje się na tatuaże. Oczywiście nie robią tego z taką świadomością, że no nagle chcą oddać swoje życie złemu, czy chcą manifestować zło i tak dalej. I tutaj bardzo ważne dopowiedzenie. Mianowicie tak często się tłumaczy, że
jeśli ktoś chce sobie zrobić tatuaż, to niech sobie zrobi, byle nie wzbudzał w sobie intencji, że to ma służyć złu. Jeśli nie mam w sobie takich intencji, to wszystko jest okej, w porządku. W moim przekonaniu i na gruncie tego, co powiedziałem wcześniej, to nie jest do końca tak. Bo w ogóle w świecie duchowym, w świecie zniewoleń i tak dalej, zagrożeń duchowych, kwestia intencjonalności, czyli woli, jest wtórna. Ważny jest przede wszystkim sam akt. I zły na tym bazuje. On właśnie gra tą piłką. Żebyś ty nie wiedział, czy to jest złe, czy to jest dobre. Ważne, żebyś to zrobił. Że on już gdzieś jakiś haczyk zahaczył. I jasne, jeśli ktoś to zrobi w pełni świadomie, wiedząc, co się za tym kryje, jeśli to potraktuje jako formę duchowego paktu, zrobienie sobie takiego tatuażu, no to już bez wątpienia będzie miał bardzo poważny problem. O wiele większy niż ta pierwsza osoba. Ale ta pierwsza osoba też nie jest wolna. I tak jak powiedziałem, w przypadku szczególnie dzieci, młodych ludzi, którzy się na to decydują, no tutaj istnieje ten problem, że dla nich to jest coś niewinnego, jakaś forma wyróżnienia się wśród młodych. Czy to jest dobre, czy złe, no to wysłuchajmy tutaj takiego krótkiej wypowiedzi pewnej dziewczyny, która przez internet zaczęła się chwalić, że sobie zrobiła tatuaż w wieku 14 lat. Bardzo proszę, żebyśmy to wysłuchali. No, myślę, że spośród wielu refleksji, które mogą się nasunąć po obejrzeniu takiego wyznania, to warto zwrócić uwagę choćby na taki program, który ona zasygnalizowała. Jest go może trochę świadoma, może nieświadoma, że już zaczyna wchodzić choćby na poziomie umysłu w jakiś rodzaj spirali, prawda? Że jak mi się nie spodoba, to ja sobie go przerobię, zrobię sobie następny, zakryję, usunę i tak dalej. To nie jest takie proste. Owszem, prawdą jest to, że z reguły na jeden tatuaż się nie kończy, ale już staje się klientem tego przemysłu. Atakuje się dzisiaj bez wątpienia dzieci, bo ktoś, kto wie, ile można zarobić na tatuażach, zrobi wszystko, żeby stworzyć sobie bazę przyszłych klientów. Dlatego też w przestrzeni przemysłu produkującego rozrywkę dla dzieci znajdziemy bardzo wiele zabawek, które związane są z tatuażami albo jakieś tam naklejki. Co ciekawe też, o ile w przeszłości tatuaże były związane zawsze z jakimiś subkulturami i znajdziemy mnóstwo filmów, książek, gdzie tatuaże właśnie reprezentują ten rodzaj środowisk, zachowań, to jeśli dziecku pozwalamy na tego rodzaju zabawy, że ono sobie zaczyna jakieś tam tatuaże malować czy naklejać, w pewnym momencie ono natrafi na ten rodzaj kultury, która będzie promowała właśnie te złe zachowania, te, które przez długie lata reprezentowała, które przez długie lata reprezentowały tego rodzaju środowiska. Może to na pewnym etapie też doprowadzić do tego, że to dziecko wprost zainteresuje się tego rodzaju subkulturami. To, że tak jest, to wiem i z doświadczenia duszpasterskiego i o tym powie też wielu pedagogów pracujących z młodzieżą, szczególnie trudną młodzieżą. Tutaj znajdziemy zdjęcia, które zostały wykonane w jednym z salonów tatuaży, gdzie zaproszono dzieci z okazji Dnia Dziecka, aby malować je właśnie tak, jak się maluje tatuaże. To nie są prawdziwe tatuaże, tylko po prostu malunki na ciele. I o co tu chodzi? Czy chodzi tylko o to, żeby dać dzieciom jakąś frajdę, rozrywkę? Nie. Je oswaja się z tą właśnie przestrzenią, do której być może wrócą w przyszłości. One zobaczą, że tam jest fajnie, że im się to zakodowało jako coś pozytywnego. I być może ich wielkim marzeniem będzie to, żeby jak najszybciej sprawić sobie taki prawdziwy tatuaż. To, że ten znak przynależności do subkultur może kiedyś obrócić się przeciwko nam, to świadczy wypowiedź pewnego lekarza, który powiedział: pewien młody i przystojny człowiek stracił przytomność na ulicy. I gdyby nie tatuaż, to może by go odratowano. Ale uznano, że to na pewno narkoman albo alkoholik i zawieziono do izby wytrzeźwień. Gdyby trafił do szpitala, miałby szansę. Miał krwotok mózgowy i zmarł, bo uznano, że pewnie sam sobie jest winien. Bo był tutaj wytatuowany, to była jakaś letnia pora i pomyślałem sobie, no jakiś typun, no, wygląda właśnie jak typun. Czyli właśnie posłużono się takimi stereotypami, ale właśnie. No jednak no widzimy, że gdzieś to zło zaistniało. I teraz kolejny problem, o którym powie wielu psychologów, nawet i psychiatrów, czyli uzależnienie od tatuażu. Nie jest tak, jak wspomniałem, że kończy się na jednym.
nawet parę osób, z którymi dyskutowałem na temat tatuaży i które no, nie zgadzały się z większością rzeczy, o których ja mówiłem, to do tej akurat się przyznali. Powiedzieli, no jest tak, że no na jednym się nie kończy. No, no tak, ja zrobiłem sobie drugi, trzeci, myślę o czwartym. Zrobiłem sobie czwarty, kombinuję, a gdzie byłby fajny jakiś tam piąty. Kolejny taki przymus pokazywania tego tatuażu, że ktoś zobaczył, a pokaż inny, no oglądam, pokazuję moje ciało i w taki sposób już wyróżniam się. Znajomi mnie pytają, no a co, już zrobiłeś sobie następny, a myślisz o następnym? I oni mnie tak nawet nakręcają, bo jest we mnie ta skłonność. Więc w tym momencie można bardzo łatwo stracić taką zdrową granicę między tym, co jest ozdobą, a co już w pewnym momencie jest samo oszpecaniem się. Znam przypadek pewnej kobiety, która ma olbrzymie problemy, żeby znaleźć pracę w swoim zawodzie, ponieważ zdecydowała się na tatuaż i ma całe ręce, od ramion aż do dłoni wytatuowane i kiedy pracuje z ludźmi, z klientami, to ci ludzie później idą do jej szefa czy do przełożonej i mówią, ja bardzo proszę, żeby ta dziewczyna, która się mną nie zajmowała, bo ona budzi moje obrzydzenie właśnie tymi swoimi rękami, to jest coś paskudnego, prawda? No i ona skarży się, że to nasze społeczeństwo jest takie nietolerancyjne, takie nieprzygotowane na tego typu zjawiska i ona już widzi, że pomimo, że skończyła dobre studia i miałaby szansę na dobór pracy, to w zawodzie pracować no ma ogromny problem, ponieważ rodzi jakieś obrzydzenie u ludzi, którzy z którymi się spotyka. No oczywiście możemy też pokazywać takie skrajne przypadki, jak tu widzimy, ale jednak one są, funkcjonują i coraz więcej ludzi, nie wiem jak tutaj, ale w Poznaniu spotykamy, którzy decydują się właśnie na takie jakieś implanty zewnętrzne, wkładane pod skórę właśnie, jakieś tam różki, jakieś takie ćwieki i tak dalej, bo to ma szokować, bo to, nie wiem, jest może jakaś forma zwrócenia na siebie uwagi. Co ciekawe, często to są bardzo pogubieni ludzie z jakichś takich trudnych domów. Jakaś forma leczenia może swoich kompleksów, wołania o zwrócenie uwagi i tak dalej, ale oni sobie tak naprawdę czynią krzywdę, olbrzymią krzywdę. Już nie mówię właśnie o tych sprawach związanych z powikłaniami medycznymi. Tak więc jeśli komuś przyjdzie do głowy właśnie na to, żeby zdecydować się na taki szokujący zabieg, no musi liczyć się z tym, że wcześniej czy później to jednak spowoduje, że nagle zostaniesz sam. Że powiedzą tobie dziwak, wariat, z nim to trzeba na dystans, bo tam coś w piątej klepki mu brakuje i tak dalej. Tak jak powiedziałem, to co może być pewną frajdą, rozrywką na młodym, wczesnym etapie życia, potem nie jest już tak przez nas odbierane. I czują to osoby starsze, bo można powiedzieć tak, że tatuaż da się usunąć, blizna jeden zostanie. Druga rzecz to nie jest też za darmo, a już w pewnym wieku to i ciebie na to nie będzie stać i mniejsze szanse na to, że ten zabieg się uda i zostaniesz właśnie z tym tatuażem. I potwierdzają to lekarze, nie tylko, na przykład mają olbrzymie problemy z badaniem osób starszych, bo boją się rozbierać, bo wiedzą, że mają jakiś tatuaż, który dla dowcipu sobie gdzieś tam kiedyś zrobiły, a teraz o nich zawstydzę, bo to są osoby o jakiejś tam pozycji, coś tam znaczą, prawda, w społeczeństwie i tak dalej. Tak więc te osoby już w jakiś sposób zostają zniewolone przez to, co dokonało się z ich ciałem. Nie znajdziemy ich, nie spotkamy na plaży, w saunie czy w jakichś innych przestrzeniach, gdzie większość ludzi bez problemu jest w stanie pokazać swoje ciało. To, jak zmienia się nasze ciało, jak ono się starzeje, jak starzeje się skóra, no wpływa jednak na jakość tego, co pojawiło się na naszym ciele i to, co miało być ozdobą później, no po prostu jest czymś, co oszpeca człowieka, co u innych rodzi obrzydzenie. Tak więc, tak jak powiedziałem, to jest sprawa, która niestety idzie przez długie lata, przez całe życie człowieka i jak to ktoś powiedział też, tak słusznie to skomentował, że dziwię się kobietom robiące sobie tatuaże, ponieważ wiadomo, że jak kupi w tym sezonie buty, to kolejnego roku te buty nie będą się jej podobać. A ona chce mieć jakąś ozdóbkę na całe życie, skoro wiadomo, że i tak za jakiś czas to już się jej nie będzie podobać. Warto też odwołać się do innych świadectw. Na przykład księdza Antoniego Zielińskiego, egzorcystę diecezji koszalińsko-kołobrzeski. Tatuaże to znaki. W kościele też są znaki. Na mszy świętej są znaki. Na sakramentach są znaki. Jest materia, na przykład woda i są wypowiadane słowa.
znaki dla Pana Boga by działał. Ale ktoś może dawać znaki złemu duchowi, by się zainteresował. I dodaje. Pewna dziewczyna zrobiła sobie mały tatuaż. Zdawała na prawo jazdy. Kiedy się nawróciła, czuła, że ten tatuaż jej przeszkadza w modlitwie, w przyjmowaniu sakramentów. I to jest bardzo ciekawe, bo ja też osobiście się z tym spotykam jako kapłan, że osoby z takimi tatuażami, czy w ogóle, które często się zwracają do kapłana z takim problemem, że nie mogę się modlić, mam problemy ze skupieniem się na mszy, w kościele robi mi się niedobrze. Dobrze jest też zapytać właśnie o sprawę związaną z tatuażem. Pewien kapłan egzorcysta, niestety już zapomniałem nazwiska, ale jakiś czas temu pojawił się chyba w jednym z programów, chyba Pytanie na śniadanie, powiedział wprost, że kiedy zgłaszają się do niego ludzie z problemem bezpłodności, to on zadaje im pytanie, czy macie tatuaż. I on mówi, że musi się modlić jakąś modlitwą uzdrowienia, uwolnienia, zerwania tych więzów duchowych, które gdzieś tam zaistniały, wiecie, duchowym, ze złym duchem, między innymi o uwolnienie od tego przekleństwa potomstwa. To jest bardzo ciekawe i mówi, że później w tych małżeństwach pojawiają się dzieci, ale najpierw musi zaistnieć taka modlitwa. I dalej czytamy. Kiedy się nawróciła, czuła, że ten tatuaż jej przeszkadza w modlitwie. No właśnie, kiedy się nawróciła. Przyjmowanie sakramentu. A gdy na mszy świętej sobie o nim przypomniała, to ją niepokoił. Z 10 razy podchodziła i nie mogła zdać egzaminu na prawo jazdy. Mówiliśmy jej, by usunęła ten tatuaż. W końcu zdecydowała się. Powiedziała, że jak jej to usunęli, to od razu doświadczyła lekkości duchowej. No i w kolejnym podejściu zdała egzamin. Bardzo ciekawa wypowiedź Grzegorza Kasjaniuka, dziennikarza muzycznego. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tatuator i właściciel salonu mogą być bramką do swoistej inicjacji, zawarcia paktu ze złym. Najpierw zaczął mi przeszkadzać fakt, że tatuator projektował wzory i okładki dla zespołu death metalowego. To nie było dobre, gdyż jego projekt odnosił się do śmierci, czaszek i szatana, wyznaje w swoim świadectwie Grzegorz Kasjanik. I dodaje, zacząłem mieć wątpliwość, czy mój tatuaż nie jest właśnie swego rodzaju paktem. Polecam w ogóle jego świadectwo, jego pismo, ponieważ on był bardzo mocno i ciągle jest związany z branżą muzyczną, no i też mówi właśnie o różnego rodzaju problemach duchowych związanych z różnego rodzaju znakami towarzyszącymi temu właśnie światu. Myślę też, że bardzo ciekawe jest świadectwo Przemka Kostakowskiego, który zupełnie nieoczekiwanie dla wielu ludzi i dla mass mediów przede wszystkim powiedział kiedyś przy okazji swojej wizyty w góralskim browarze w centrum handlowym Zakopanem, żeby nie powiedział tak, nie róbcie sobie tatuaże, to jest koszmarnie bolesne, ale czy tylko o ten ból chodzi? Posłuchajmy, co powiedział konkretnie. To sprawdziłem w kilku źródłach, bo aż nie wierzyłem, że on to powiedział. Nie mam pojęcia, dlaczego zrobiłem sobie ten tatuaż. On miał być dużo mniejszy. Poprosiłem o wzór na klatce piersiowej z opcją zejścia na korpus. Moja tatuatorka Karolina powiedziała, dobra, zrobimy to w 4-5 sesji. Od tego czasu minęło 1,5 roku i nadal nie wiem, w którym miejscu jesteśmy. Ale na pewno nie jest to koniec. Raczej dramat. Ja was bardzo przestrzegam przed tatuażami. Nie róbcie sobie tego, ja już żałuję. Abstrahując od tego, że siedzi tam diabeł, to jeszcze strasznie uzależnia, powiedział ze sceny. Zwróćmy uwagę, co on powiedział tutaj. Abstrahując od tego, że siedzi tam diabeł, to jeszcze strasznie uzależnia. On nie rozwinął tego wątku. Na pewno nie powiedział tego w formie jakiegoś dowcipu, jakiejś formy metafory czy czegoś, on coś tam doskonale przeczuwa, o czym jeszcze boi się powiedzieć wprost. To nie jest głupi człowiek. To jest bardzo inteligentny człowiek. I jeszcze tam wspomina dalej. Tatuowanie okolic żeber czy sutków jest koszmarnie bolesne, a moja tatuatorka robi to jeszcze metodą kropek, więc jest to czasochłonne i generujące większy ból. Nie wiem, kiedy go skończymy. Czasami mam ochotę zabić Karolinę. Zwróćmy uwagę, czy to nie jest coś na kształt zniewolenia. On tego nie chce. On się o tym wypowiada tak, jakby to była najgorsza trauma jego życia, ale wraca tam. Każe sobie robić to dalej. Czy to nie jest zniewolenie? No, sprawa bardzo jest to kontrowersyjna, ale dająca do myślenia. Czy słusznie też zauważył, ten wzorek jakoś niepokojąco przypomina łeb kozła i pewnego rodzaju symbolikę towarzyszącą sektom satanistycznym. No, ale to już skojarzenia i każdy widzi co innego.
A więc podsumowując to, co teraz wszystko zostało powiedziane, popatrzmy. To nie jest sprawa duchowo obojętna. Co więcej, przez długie, długie wieki była zawsze związana ze światem złych duchów. To nie jest ozdabianie ciała. To jest coś na kształt jakiegoś paktu, który zawiązujemy, choćby nawet i nieświadomie, z pewnego rodzaju rzeczywistością, ponieważ wchodzimy już w bardzo konkretną ingerencję w nasze ciało, gdzie konkretnie możemy liczyć się także ze szkodzeniem własnemu ciału. Mówiłem długo o chorobach, które mogą być skutkami robienia sobie tatuaży. Czyli mówimy, spokojnie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z grzechem. Z grzechem uderzania w Bożą świątynię, jaką jest nasze ciało. Dzisiaj jadąc tutaj, godzina 15, Radio Maria, koronka do Bożego Miłosierdzia i krótki fragment z dzienniczka siostry Faustyny i słyszę, co Pan Jezus mówi do siostry Faustyny. Największym złem człowieka jest grzech. Choćby najmniejszy, najlżejszy zadaje mi niewyobrażalne cierpienie. Zadaje mi niewyobrażalne cierpienie, kiedy człowiek dopuszcza się grzechu, choćby najlżejszego. Tak to odbiera Bóg, tak to odbiera Jezus. On widzi więcej, On widzi z dalszej perspektywy zło, w które nieraz wchodzimy. A cała strategia złego ducha polega na tym, żeby wmówić nam, że wybierając zło, wybieramy tak naprawdę dobro, że to jest fajne, przyjemne, że w tym nie ma zagrożenia. A Pismo Święte mówi też, po owocach ich poznać, że dobre drzewo rodzi dobre owoce, złe drzewo rodzi złe owoce. Ze złego drzewa nie będzie dobrych owoców. Jakie są owoce tego, o czym tu mówimy? No tośmy właśnie mówili przez półtorej godziny. Mam bardzo poważne wątpliwości, czy papież, wypowiadając się na temat tatuaży, nie bójcie się, nie lękajcie się, byle nie przesadzać, czy ma pełną wiedzę na temat choćby skutków medycznych robienia sobie tatuaży. Bogu dzięki, że to była taka zwykła wypowiedź wypowiedziana do dziennikarza, że to nie było, że nie ma dokumentu kościelnego, który by nagle zmienił nauczanie Kościoła w kwestii tatuaży. Zresztą nie może być, bo nie można wycofać Bożego przykazania. Papież nie ma władzy znoszenia Bożych przykazań. A to, o czym mówi Pismo Święte, pisząc nie tatuujcie się i całej sfery wokół tego, to jest pierwsze przykazanie. Powiedział coś, co w moim przekonaniu jest bardzo nieroztropne, bo wielu młodych zdecyduje się na tatuaże, ale też być może nie jeden będzie miał bardzo poważny problem, już jeżeli nie duchowy, to na pewno zdrowotny. Jak powiedziałem, to była jego prywatna opinia, to nie jest oficjalne nauczanie Kościoła. Kościół swojego nauczania w kwestii tatuażu nie zmieni. Mam bardzo poważne wątpliwości, czy roztropnie postępują duchowni, księża, którzy mówią spokojnie z tatuażami. Jeśli to jest krzyż, czy tam Pan Bóg, jakieś fajne hasło, to nawet to będzie ewangelizacja. No to zadajmy sobie pytanie, czy nie ma lepszych metod ewangelizacji, takich, które będą podobać się Bogu? Czy Bóg będzie błogosławił tej formie ewangelizacji? Dobra, jeżeli ty jako ksiądz pokazałeś się z tatuażem świątobliwym, to dałeś przyzwolenie komuś innemu, żeby w ogóle robić sobie tatuaż. Niekoniecznie będzie robił sobie święte obrazki. Ale dalej wchodzimy w coś, co jednak wprost jest naruszeniem Bożego przykazania. Co może nam szkodzić? Szkodzi naszemu zdrowiu. A przecież od kapłanów więcej się wymaga, że oni będą wzorem i będą mówić, jak być Bogu posłusznym. A tutaj w tym przypadku trudno mówić o tym posłuszeństwie. Tak więc to, o czym mówimy, no jest to sprawa wciąż żywa, dla wielu kontrowersyjna, gdzie każdy sam poniekąd będzie musiał odpowiedzieć sobie na te pytania, które się w nim zrodzą. I w ostateczności ja też prezentuję tylko pewne argumenty, z którymi można się zgodzić. Może się ktoś nie będzie zgadzał i idziemy dalej. Ale jednak nie można pozostać właśnie w takiej nieświadomości, że to jest dobrze, że to jest w porządku, że nie można nie reagować. Tu reagować jednak trzeba, bo tu chodzi o ludzkie zbawienie, o ludzką duszę. Tu chodzi o nasze życie wieczne. I tu jeszcze na koniec pięciominutowy fragment wypowiedzi księdza Piotra Glasa, który jako egzorcysta bardzo dobrze ze swojego doświadczenia skomentował kwestię tatuaży. Tu już na sam koniec. Jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, może trochę śmieszne, nie wiem. Chciałam zapytać, co ksiądz myśli na temat makijażu permanentnego. Mhm. To też jest to dla forma szczepiania duszy pod skórę. A ja odpowiem na to, a co pani na ten temat sądzi? Jak pani to czuje? Bo to zawsze staram się wejść w rozumienie kobiety. Jak pani to widzi? Ja szczerze mówiąc nie mam na ten temat dużej wiedzy, natomiast wiem, że to jest coraz bardziej popularne i chciałam właśnie zapytać.
no jakaś forma makijażu, która jest trwała, prawda? Tak, że to zostaje. I tu gdzieś poniekąd pytanie też o technikę wykonania, czy ona jest bezpieczna, to trzeba byłoby to pewnie gdzieś tam przebadać. Wydaje mi się, że w tych salonach kosmetycznych dbają o higienę, ale pytanie, jak się ma to do zmiany pani upodobań. Wiadomo, że kobieta raz chce malować je w taki sposób, kolejnego dnia w inny. Zawsze uważam, że jakaś trwała forma ingerencji we własne ciało jest choćby z tego punktu niebezpieczna, że za jakiś czas pani się to nie spodoba, że to jest coś trwałego i pani będzie się z tym bardzo źle czuła, że to może doprowadzić nawet do jakiejś formy depresji czy coś. Są takie przypadki, że ktoś zdecydował się na operację, bo ja to zawsze odnoszę do operacji plastycznej, że ktoś podjął się jakiejś formy ingerencji, trwałej ingerencji we własne ciało i to, co na początku wydawało mu się, że będzie lekarstwem na wszystkie jego problemy, po jakimś czasie stało się jego przekleństwem i z radosnej, szczęśliwej, zadowolonej osoby powstała kobieta, która całkowicie się zamknęła na świat, odizolowała się od ludzi. Byłoby przekonane, że jestem szpetna, że ja się oszpeciłam, kiedy zdecydowałam się na tą operację nosa, ust i tak dalej. Może być bardzo podobnie z tego rodzaju właśnie praktykami, że pamiętajmy, diabeł różnymi kanałami chce się do nas dobrać i jemu zależy w sumie tylko na tym, żeby doprowadzić nas do jakiejś takiej ruiny, odizolowania od ludzi, smutku, znienawidzenia samego siebie, właściwie nazwę to inaczej, samoprzekleństwa i on wtedy już ma człowieka. I go to nie będzie interesowało, czy to będzie tatuaż, czy będzie makijaż permanentny, czy coś. Chodzi o to, żeby doprowadzić do zanegowania samego siebie. Do uznania, że jeżeli ja muszę coś trwałego zmienić w sobie, trwale zmienić coś w sobie, to tak jakbym powiedział, Boże, Ty się pomyliłeś, bo powinieneś mnie stworzyć inną. Także tak to. Oczywiście nie każda operacja plastyczna jest zła. Czasami one są wybawieniem dla osób, które na przykład stały się czy zostały oszpecone przez jakieś wypadki, czy coś takiego. I czasami to jest dobre i słuszne i warto za tym pójść, bo to jest jakieś dobrodziejstwo, ale właśnie trzeba się tam przypatrzyć, jakie są intencje i przede wszystkim z jakich przyczyn chcemy z tego korzystać. Tak bym odpowiedział na to pytanie. Mhm. No, kiedy to jest ostatnio na lekcji jestem, mała dziewczynka podchodzi i mówi, przypomniałam kluczyki, czy to jest złe. Moja mama gdzieś tam słyszała, że będzie taka konferencja. Ja będę to zapytam. To przy okazji takich konferencji się ten temat z reguły pojawia. No i nasze przeczucie jest takie, że jeżeli kolczyk rozumiemy jako jednorazowe przekucie uszu, to na pewno nie zaszkodzi nam. Jeżeli drugie to jest, jaki znak się tam pojawi, jaki znak, co będzie na tym kolczyku. Jeśli to jest jakiś element, który obiektywnie w naszej kulturze może wiązać się z jakąś ozdobą, może to być jakieś serduszko, stokrotka, kwiatuszek, okej, nie ma problemu. Ale jeżeli tam zobaczymy trupią czaszkę, krzyż w formie kolczyka, to uważam, że to już jest coś bardzo niepokojącego. Proszę. Ja z kolei jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i mam do czynienia z dziećmi z klas 1-3. Chciałam powiedzieć, że co jakiś czas moje dzieci robią sobie tatuaże, tak jak ksiądz tutaj już wspomniał na konferencji, przylepiają sobie to coś na ramię w postaci jakichś naklejek, które znajdują w produktach spożywczych, ale zdarzają się też tak, że przynoszą flamastry, no kupione normalnie w sklepie papierniczym i robią sobie takie różne ozdoby. Oczywiście, kiedy zareagowałam to pierwszy raz, czy tam drugi, czy trzeci i wiedzą, że nie podoba mi się taki sposób ozdabiania swoich rąk, bo to zazwyczaj robią, to robią to w jakimś ukryciu, albo to w łazience, albo chowają się w jakąś tam kurtynę, czy w jakimś takim miejscu. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób, jakich argumentów mam użyć, żeby ten problem może nie zniknął, ale żeby się w jakiś sposób nie powtarzał. Mhm. Tu pani chodzi o argumenty względem dzieci czy rodziców? To znaczy z rodzicami jeszcze nie rozmawiałam na ten temat. Jakby ten problem dojrzewa we mnie. Chcę jakby rozpoznać się w temacie i dobrze się do tego przygotować. Na razie chcę wiedzieć, co jakby dzieci motywuje do tego, żeby w ten sposób ozdabiać swoje ciało. Ja może... Tak? W
starszych klas też, tylko do dzieci może trochę inaczej. Pamiętam, że taki problem pojawił się w jednej ze szkół w Poznaniu, też w klasach 1-3, tych wczesnych. I tam nauczycielka, w ogóle bez konsultacji ze mną, ona podjęła właśnie ten wątek, że drogie dzieci, bo wy tutaj próbujecie sobie coś malować, co to ma być? I one mówią, że to są tatuaże. Ale wiecie, co to jest tatuaże? No, że to są te malunki. Ona mówi, no dobrze, to są malunki, tylko że wiecie, że kiedyś takie malunki na ciele, takie prawdziwe tatuaże, to robili sobie ludzie źli, przestępcy itd. I że to się nie podoba Panu Bogu. Ona w dwóch zdaniach zamknęła dyskusję o tatuażach i powiedziała, że nigdy więcej nie zobaczyłam u dziecka żadnego tatuażu. Ona nie wchodziła w jakąś długą konferencję. Dwie sprawy, że to się nie podoba Panu Bogu i takie odniesienie, że kiedyś to bardzo źli ludzie robili. Oczywiście to nie oznacza, żeby temu dziecku zaszczepić tego rodzaju wiedzę, że każda osoba, która nosi tatuaż, jest zła, bo tak nie jest, prawda? Bo powiedzieliśmy sobie to na początku, że ponieważ bardzo porządni ludzie noszą tatuaże, bo myślą, że to jest ozdoba i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj nieporządku, który Bogu się nie podoba, że możemy ozdabiać swoje ciało, ale w taki sposób, żeby to jednak nie wiązać z tatuażem, bo wiemy, że są jakieś bale karnawałowe, dzieci sobie tam czymś maziają twarze i tak dalej. Dobrze, jednorazowo można coś takiego zrobić, ale żeby to stricte było coś, co dziecko utożsami z tatuażem, to z tym trzeba właśnie walczyć. Myślę, żeby to było dla dziecka jasne. I takie było doświadczenie tej dziewczyny, jako nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego. Ze starszymi dziećmi już jest troszkę gorzej i ona mówiła, że to już inna nauczycielka, to były ostatnie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, pewną prawidłowość. Tatuażami były bardzo zainteresowane dzieci z rozbitych rodzin, dzieci z olbrzymimi problemami emocjonalnymi i one chciały w ten sposób zwrócić na siebie uwagę i ona by im mogła mówić, że to jest złe, one tam dużo rzeczy robiły, które były złe i one o tym doskonale wiedziały. I jeśli nawet ona ich utwierdza w tym, że to jest złe, to one tym chętniej w to wchodziły. No i tutaj jest problem jednak ten środowiska, z którego dziecko pochodzi. Najpierw, zawsze to powtarzam, przy konferencjach, czy to o niebezpiecznej kulturze, w którą dzieci wchodzą, czy takich jak tu tatuaże. Najpierw trzeba uporządkować wewnętrzne środowisko, w którym żyje dziecko, czyli dom rodzinny, gdzie zawsze, przeważnie, często no są jakieś niepokoje, właśnie kwestia rozbitych małżeństw i tak dalej. Jeśli to nie zostanie uporządkowane, to choćbyśmy nie wiem, jakie argumenty dziecku powtarzali, to nie zadziała. I jeszcze może jakieś pytanko, bo do Poznania droga daleka. Wstydzę się pytać właśnie a propos Poznania. To jest zupełnie z innej beczki. Też miałem akupunkturę i homeopatię do Poznania, prawda, czułem coś takiego. I no, musiałem to zarzucić, ale do końca wiem, że ksiądz stykał się z tym problemem pewnie. Coś mi mówił, że chciałbym wysłuchać, bo ciągle czekam na znak. No, chodzi o, jeszcze raz, o co? O akupunkturę i homeopatię. Tak, to są dwie różne rzeczy, ale ja opinii wielu... Jest to doskonałego mianownika. Tak. Tutaj mogę z całą pewnością powiedzieć, że to jest nic dobrego. I tę sprawę konsultowałem z wieloma księżmi egzorcystami. Tu nawet chyba w tym ostatnim filmiku się to słowo pojawiło, akupunktura, że modląc się nad różnymi ludźmi, on mówił, że właśnie oni tam odczuwają na sobie, jakby gdzieś tam te igły paliły, jakby ślady pozostały po tym. Jest to też jakaś forma ingerencji w ciało, właśnie w ten krwiobieg. Pamiętajmy, że też w tej kulturze, w której powstały tego rodzaju praktyki, to, bo to są te wszystko, to jest medycyna dalekowschodnia. Oni mówią, że to jest tak zwana medycyna holistyczna, że ona obejmuje całe nasze ciało, ale także też przestrzeń duchową. Że to jest też rodzaj jakiejś praktyki duchowej. Że tam się otwierają różnego rodzaju kanały, czakry i tak dalej. Że te miejsca nakłucia też nie są przypadkowo, obojętne. Tradycyjna medycyna raczej się pod tym nie podpisze. Dlatego się nie da naukowo uzasadnić, dlaczego właśnie nakłuwając piętę zostanie uzdrowiona twoja wątroba, czy coś takiego. Że tam, gdzie u źródła, zresztą w kulturze buddyjskiej przede wszystkim, oni wprost mówią, że to jest jakaś forma właśnie wiązania ciała człowieka ze światem duchowym i wierzą, że właśnie w ten sposób zostaną uzdrowione organy człowieka. Osobiście spotkałem kilkoro ludzi, którzy po tego rodzaju praktykach mieli bardzo poważne problemy duchowe. Takie, jak mówiłem wcześniej, czyli osłabienie wiary, jakiś rodzaj, szczególnie często to się pojawia, niechęci do Matki Bożej. To też jest jakaś forma poznania. Jeśli chodzi o homeopatię, warto zwrócić uwagę na człowieka, od którego to się wywodzi, Hahnemann, który słynął z nienawiści do imienia Jezus. I w ogóle też był okultystą. On mówił, że poznał tę praktykę na drodze spirytyzmu, czyli wywołania duchów.
I te duchy powiedziały mu, nakreśliły mu przepis właśnie na homeopatię, właśnie to potencjalizowanie, potrząsanie i tak dalej, rozcieńczanie w nieskończoność, że to jest wiedza, którą on otrzymał z zaświatów. To są oficjalne, no każda książka, która zawiera, może tak, księdza Aleksandra Zwolińskiego, Leksykon zagrożeń duchowych, ksiądz Aleksander Posadzki albo Aleksander Zwoliński, takie hasła sobie poszukać. To są dwa bardzo podobne dzieła, Leksykon zagrożeń duchowych i tam wejść sobie te hasła, tam to jest omówione. Znam świadectwo i to niedawno usłyszałem od pewnego kapłana egzorcysty, który modlił się nad pewnym dzieckiem, które brało właśnie homeopatię przez jakiś czas i ono ilekroć słyszało w kościele imię Jezus, to dostawało szału. Po prostu jakby coś tam się z nim działo. Nigdy wcześniej tak nie miało. I proszę zobaczyć ten korzeń u tego twórcy homeopatii. Słynął z nienawiści do imienia Jezus, wielki bluźnierca. Nie był duchowym, absolutnie. Nie słyszałem nigdy, żeby Hahnemann był osobą duchowną. Nawet się nie doczytałem takiej informacji. Jeśli gdzieś ją pan ma, podejrzewam, że to nie jest prawda. Co więcej, on słynął. No ale no może tak było, nie wiem. Stalin był w seminarium, wiemy o tym, prawda? Hitler był ministrantem. No, różne rzeczy się w historii zdawały. Tak. No, także. Proszę, śmiało. Tutaj z małżonką uczestniczymy w kolejnej konferencji. Między innymi uczestniczyliśmy w konferencji, która była 3 lata temu na temat homeopatii właśnie w naszym kościele katedralnym. Też wcześniej były konferencje o znakach zakazanych. Też o duchowym podłożu wschodnich sztuk walki. I o akupunkturze. To jest kolejna konferencja, która mi się wydaje dotyka sfery, czego my poszukujemy. Bo tak naprawdę można się zastanowić, a to przecież cała nasza wiara traktuje o tym, że mamy w swoim życiu naśladować Pana Jezusa. A Pan Jezus nie szukał ani akupunktury, ani znaków specjalnych, poza tymi znakami, które otrzymał od Ojca. Myślę, że tutaj nawiązując do wypowiedzi mojego przedmówcy, który mówił, że może to być pozytywny, że tak powiem, aspekt łączenia się duchowego. No my, jeśli jesteśmy wierzący, katolicy, chrześcijanie, myślę, że to łączenie duchowe mamy w katechizmie, mamy we wszystkich, począwszy od Pisma Świętego, we wszystkich aktach dotyczących naszej wiary. I tam nigdzie nie jest pokazane, że poza sakramentami świętymi mamy możliwość łączności. Oczywiście. Jezusem mówi. Dokładnie tak. I tu tylko jeszcze dopowiem, że tak, jak najbardziej właśnie wszystko to, co potrzebujemy, to jest sakramenty, to jest modlitwa, to jest trwanie w łasce uświęcającej, świadcząc miłość bliźniego i też modlitwa do Ducha Świętego, taki dar rozeznania, mądrości. Bardzo ważne dwa dary, o których dzisiaj zapominamy, bo naprawdę łapiemy się w tym, że jako katolicy dajemy się wieść właśnie wpuścić w takie maliny, bo tu przyjdzie jakiś ksiądz i powie, słuchajcie, tatuaże są fajne, albo ja chodzę na jogę, joga jest dobra, okej, słuchajcie. No nie, tak nie jest. I to, że ktoś nosi koloratkę, to nie znaczy, że ma monopol naprawdę. Tak samo ja mogę się też mylić, oczywiście. Każdy sam odpowie przed Panem Bogiem za to, co robi, za swoje życie i niech żyje tak, żeby się zbawić. Ale jeśli ignorujemy wiedzę, którą daje nam Pan Bóg, jeśli ignorujemy katechizm Kościoła katolickiego, jeśli damy się puścić właśnie jakieś takie pseudoteorie typu, że New Age, że z tej religii to, z tej tamto i dojdziemy do Pana Boga, to diabeł się tylko z tego cieszy. To on się nam w twarz śmieje. I tak niestety dzisiaj jest. I podejrzewam, że to już ostatnie pytanie ze względu na 500 kilometrów. Na ograniczenia prędkości chciałem powiedzieć. Przepraszam, ja nie będę miała pytania, że chciałam tylko uzupełnić jeszcze słowa księdza. Ja jestem lekarzem, spotykam się właśnie z pacjentami, którzy chorują na depresję. I to jest dramat absolutny, dlatego że faktycznie ktoś, kto przychodzi, opowiada o ogromnym smutku, ogromnym lęku. I to często są takie właśnie chłopaki, faktycznie 90 z siłowni prosto.
póki ich nie rozbiorę, to najczęściej już naprawdę w 99% muszę ich nawet rozbierać, żeby zobaczyć, jakie mają tatuaże. To jest dramat. I to są ludzie, którzy faktycznie przerażeni w ogóle się tutaj widzi, to że się boi naprawdę wygląda jakiegoś ogromnego ochroniarza, a on opowiada, że boi się wyjść z sceny, bo mają tak ogromne lęki, tak ogromne ograniczenia, taki smutek, taki dramat, że muszą prosić na przykład sąsiadki, żeby wyprowadzić psa, żeby odsikać psa. Dramat, po prostu to jest coś okropnego i faktycznie to nie tylko wśród mężczyzn, tak samo to jest wśród kobiet, wykształconych ludzi i tak dalej. I naprawdę, w chwili, kiedy rozbiorę do badania, dziękuję bardzo, bo wiem, z czym mamy do czynienia. Także zagrożenia tutaj takie natury psychologicznej są okropne. To nawet sobie właśnie Państwo znajdziecie sprawę, to jest dramat, naprawdę. No tu właśnie tak jak zauważyliśmy, wchodzimy właśnie w taką bardzo delikatną przestrzeń, gdzie ta sfera ducha łączy się z psychiką. Psychika powiązana jest też z ciałem i popatrzmy, że to wszystko jedno na drugie oddziaływuje i nie pozostawia bez wpływu na to, co dzieje się później w naszym życiu. Tak jak Pani mówi, rzucam pracę, boję się wyjść z domu. Ja znam też takich ludzi. Też do takich jestem wzywany, proszony, żeby się modlić nad nimi, żeby rozmawiać. I oni sami w pewnym momencie stwierdzają, że właśnie to, co Pani zauważyła, lęk, to jest ich problem. Pewnie też to, o czym mówiłem na początku, lęk przed światem, którego nie znano, przed różnego rodzaju zjawiskami, żywiołami, próbowano je jakoś oswoić, no łącząc się, czy prosząc o ochronę te różne demony, bóstwa i tak dalej. Tak więc, czy lęk dziś, czy lęk w przyszłości zawsze będzie nas prowadził w domenę działania złego, ale czego to jest znakiem, że ja nie ufam Panu Jezusowi? Że tylko ta osoba, która nie ufa Panu Jezusowi, która ma słabą wiarę, pójdzie na to, bo uważam, że jeżeli ktoś ma tą relację z Bogiem, codziennie powtarza: Jezu, ufam Tobie, przyjmuję sakramenty, to nie będzie potrzebowała żadnego wisiorka, amuletu, żadnego tatuażu chroniącego czy nie chroniącego, bo ona wie, że mu wystarczy tylko Chrystus i mu nawet do głowy nie przyjdzie, żeby po coś takiego sięgać. Ale wystarczy słaba wiara, tak więc te tatuaże niestety są znakiem utraty wiary u człowieka, słabej wiary. No ale ktoś powie, no tak, ale co z tymi kapłanami, którzy sobie takie coś dziergają? No to już jest coś, co bym powiedział, ale to się nagrywa, więc nie powiem. Ale się domyślić. Słucham? Na różnych płaszczyznach, tak. On też chce mieć takie swoje narzędzia z koloratką, tak. Tak by było i tak jest też. Dobrze, tak.